chciałem zagrać. Już miałem za długi rozbrat z siatkówką. Jego cieszę się, że chociaż na chwilę mogłem wejść i zdobyć ostatni punkt w tym roku. No, dzisiejszy mecz naprawdę dla nas był dobrym meczem. Zagraliśmy dobrze we wszystkich elementach. W trzecim secie można powiedzieć, że ustawiliśmy sobie wynik z zagrywką. No i wiadomo, jak się prowadzi tam 10 punktami, no to gra się już wszystko, co się chce i na dużym ryzyku i najczęściej tak jest, że wszystko wychodzi. No i tak było dzisiaj, super mecz na zakończenie roku. No teraz Sylwester i czeka nas bardzo ciężki styczeń. W ostatnim secie tak, w poprzednich dwóch była to wyrównana walka i bardzo się cieszymy, że udało nam się wygrać, bo spotkanie, wyniki tych setów wisiały na włosku do końca. Tak, to był bardzo dobry rok dla polskiej siatkówki. Fantastyczny, bardzo dobry. Fantastyczny byłby, gdybyśmy wygrali wszystko, co jest możliwe. Mieliśmy parę potknięć jako skraj, jako reprezentacja, ale rzeczywiście te pozytywne wrażenia przeważały. Ja bardzo, bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, że udało nam się już zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie i bardzo będę się starał, będę walczył z całych sił, żeby znaleźć się w samolocie do Londynu i spełnić jedno ze swoich marzeń. Myślę, że jeden z najlepszych chyba w historii. 3 medale, jeżeli chodzi o reprezentację. Siatkówka klubowa również stoi na wysokim poziomie. W Polsce widać, że się liga rozwinęła i poszła bardzo do przodu. Teraz gra się ciężko z każdym. Widać, że siatkówka jako sport w Polsce naprawdę staje się taką silną dyscypliną i mam nadzieję, że będzie jeszcze silniejsza. Natomiast no, najważniejsza impreza przed nami, jeżeli chodzi o reprezentację, są Igrzyska Olimpijskie i na pewno chciałbym stamtąd przywieźć medal i tego chyba życzę sobie i całej polskiej siatkówce i kolegom. Zdrowia. Jak będzie zdrowie, to zresztą sobie poradzimy. Myślę, że przede wszystkim zdrowia, tak jak każdemu z moich kolegów. Jeżeli sportowiec ma zdrowie i odrobinę szczęścia, no to nie ma siły. Wyniki muszą przyjść, bo przygotowani będziemy na pewno bardzo dobrze, w co bardzo wierzę. No tak, oby każdy sezon tak mógł wyglądać. Oczywiście jest to niemożliwe, ale postaramy się, żeby przyszły był równie owocny w dobre wyniki.